Cześć. Dzień dobry w niedzielę. Piękna, słoneczna. Nieco chłodno, natomiast no cóż, taką mamy piękną zimę tej wiosny. Wczoraj byłem na afterparty warszawskich dni informatyki w Charlie. Bardzo fajna impreza. Bardzo dużo fajnych ludzi. I miałem okazję przeprowadzić taką dłuższą dyskusję z jednym z uczestników na temat kwestii związanych z pozyskiwaniem finansowania oraz samym finansowaniem startupów. I muszę przyznać, że kurczę, jednak trochę ciężka to była rozmowa. Ciężka w kontekście tego, że jednak no, jakieś tam doświadczenie już mam w tej materii, a dyskutowałem z kimś, kto mocno teoretyzował i miał też zgoła odmienne postrzeganie tego, jak to wygląda. I tak pomyślałem, że może warto by było w związku z tym nagrać jakąś taką serię tak właściwie filmów tutaj na daily vlogu związanych z różnymi formami pozyskiwania finansowania i tego, w jaki sposób to funkcjonuje, w jaki sposób pozyskiwać tego typu kasę, a jednocześnie jakie są zalety i wady różnych form finansowania startupu. Jeżeli uważacie, że to jest coś interesującego, o czym chcielibyście posłuchać, to bardzo będzie mi miło, jeżeli zostawicie suba i napiszcie w komentarzu. Także byłoby super. A dzisiaj na warsztat wstępne informacje na temat VC. Jednym z pierwszych takich właśnie oczywistych, by się wydawało, źródeł pozyskiwania finansowania jest finansowanie od funduszy Venture Capital, w skrócie zwanych VC. Są to fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka, które inwestują w startupy głównie właśnie we wczesnej fazie rozwoju. Natomiast to, co jest istotne i to, z czym wczoraj też dość mocno dyskutowałem, to to, że celem istnienia startupu czy celem budowy startupu nie jest to, żeby pozyskiwać finansowanie. Pozyskiwanie finansowania, jeżeli idziemy tą drogą dopalania kasą od zewnętrznych inwestorów, jest jak najbardziej jednym z elementów, natomiast nie jest to cel sam w sobie. Nie budujemy startupu tylko po to, żeby pozyskiwać kolejne rundy finansowania i z nich utrzymywać siebie i firmę, bo nie jest to raczej zbyt dobra strategia i tak naprawdę inwestorzy też analizują spółki, w które inwestują właśnie po to, żeby uniknąć takich sytuacji, że ktoś tak naprawdę funkcjonuje w oderwaniu od rzeczywistości i myśli, że tylko i wyłącznie za hajs inwestorów będzie balował i żył i robił cokolwiek innego. To nie jest serial Silicon Valley z HBO, to jest prawdziwe życie i o ile rozumiem jeszcze kwestie związane z tym, że kiedyś, lata temu tak to często wyglądało, tyle teraz ta świadomość już jest dużo wyższa, no i jednocześnie też fundusze inwestycyjne już podchodzą nieco poważniej do inwestycji, co oczywiście nie oznacza, że nie ma patologii na tym rynku, natomiast pamiętajmy o tym, że celem budowy startupu samym w sobie nie jest pozyskiwanie finansowania, a zdobywanie klientów, product market fitu i rozwój, zwiększanie wartości spółki, którą później będzie można sprzedać bądź wprowadzić na giełdę. I VC jest właśnie takim lewarem, który ma nam to umożliwić. Czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, fundusz inwestycyjny inwestuje w nas w zamian za udziały, co pozwala nam wstępnie wycenić spółkę na określonym poziomie. Nie oznacza to jednocześnie, że na tym etapie ktokolwiek kupi od nas tą firmę za taką kasę, jaka wynika jakby tutaj z wartości tej inwestycji. Natomiast my dzięki tym pieniądzom jesteśmy w stanie rosnąć szybciej. Czyli tak obrazując to na przykładzie, jeżeli budujemy biznes organicznie i zarabiamy 100 tysięcy złotych miesięcznie, czyli nieco ponad milion rocznie, no to jesteśmy ograniczeni do tego, co mamy tak naprawdę w ramach bieżącego cashflow, tych 100 tysięcy miesięcznie. Natomiast jeżeli przyjmujemy rundę inwestycyjną, załóżmy na poziomie 2 milionów złotych w zamian za, nie wiem, 10 czy 15%, no to poza tym, że mamy te 100 tysięcy MRR-u tak zwanego, czyli takiego powtarzalnego przychodu miesięcznego, pojawia nam się nagle dodatkowa pula kasy,
właśnie w wysokości 2 milionów złotych, którą możemy wykorzystać na to, żeby zwiększyć działania marketingowe, sprzedażowe, prace nad rozwojem produktu, czy cokolwiek innego, co musieliśmy wcześniej uzgodnić, zaplanować, przedstawić inwestorowi w ramach również budżetu i projekcji tego, w jaki sposób my planujemy wydawać pieniądze pozyskane w ramach inwestycji i w jaki sposób te wydatki zwrócą się nam w formie realizacji określonych KPI-ów, w formie realizacji różnego rodzaju takich kamieni milowych. Czyli to nie jest tak, że my bierzemy kasę od VC na zasadzie, dobra, no to daj mi teraz 2 miliony, ja sobie to wydam na cokolwiek i zobaczymy, co będzie, bo raczej nikt rozsądny nie podchodzi do tego tematu w ten sposób. Tutaj mówimy o poważnych inwestorach, a nie o ludziach, którzy mają za dużo pieniędzy i zerową wiedzę i jakimś cudem postanowili pospekulować. Druga kwestia jest taka, że no właśnie, żeby móc rosnąć, trzeba wiedzieć, na co chcemy wydawać pieniądze. Żeby wiedzieć, na co chcemy wydawać pieniądze, musimy mieć jakiś plan działania ułożony. Nawet wysokopoziomowo musimy wiedzieć orientacyjnie, chociaż jakie są koszty prowadzenia naszego biznesu i na co potrzebujemy pieniędzy po to, żeby mieć możliwie jak największy zwrot z tego typu inwestycji. Zwrot z inwestycji rozumiany w naszym przypadku w inny sposób prawdopodobnie niż z perspektywy inwestora. Natomiast pamiętajmy o tym, że fundusze inwestycyjne inwestują również w odpowiedniej perspektywie czasu. Co do zasady, taki fundusz VC jest powoływany na okres 10 lat. 5 lat inwestuje, 5 lat wychodzi z inwestycji. W związku z tym to nie jest tak, że inwestor VC dzisiaj nam daje 2 miliony złotych, a za pół roku mówi, że sprzedaje swoje udziały, bo przeważnie do takich sytuacji nie dochodzi. Inwestorzy VC raczej nie są spekulantami, którzy grają w jakieś takie dziwne, hazardowe gierki, tylko to są ludzie, którzy lokują kapitał tam, gdzie jest duży potencjał wzrostu i chcą wyciągnąć 10 razy tyle lub więcej. Dlatego inwestują w dużo różnych startupów, bo statystycznie 9 na 10 z nich i tak upadnie. I tak naprawdę większość tych pieniędzy, które włożyli w te 9 startupów, po prostu wyparuje i będą stratni. W związku z tym ten 10 startup powinien im pokryć te wszystkie straty i dać jeszcze możliwość zarobku. VC to też nie jest tak, że to są jakieś pieniądze wyczarowane nie wiadomo skąd. To są co do zasady przeważnie pieniądze z PFR-u plus pieniądze od prywatnych inwestorów, tak zwanych limited partners. Czyli jeżeli ja personalnie mam 1 000 000 złotych, na przykład, który chcę zainwestować, to mogę teoretycznie jako limited partner dać taki 1 000 000 do funduszu VC po to, żeby fundusz VC zbudował sobie odpowiednią pulę inwestycyjną i obracał tymi pieniędzmi poprzez inwestowanie właśnie w perspektywie 10-letniej. I tak się buduje tak naprawdę właśnie te fundusze i one później dysponują na przykład majątkiem rzędu 50, 100, 200 milionów albo nawet im większym. I założeniem ich jest takie, żeby ten fundusz spłacił siebie oraz wszystkie straty wynikające z tych nieudanych inwestycji. Także co do zasady pamiętajmy o tym, że pozyskiwanie finansowania od VC-ków no to jest z jednej strony bardzo duży strzał dla nas. Możliwe, że po prostu uda nam się osiągnąć dużo celów w dużo krótszym czasie, w związku z tym, że po prostu nagle mamy więcej pieniędzy na realizację różnych tematów, na rekrutację, na pracę nad produktem, więc możemy wydawać więcej niż zarabiamy. Z drugiej strony to już nam napędza całą spiralę właśnie pozyskiwania finansowania, czyli już biorąc pierwszą rundę musimy myśleć o tym, kiedy będziemy organizować kolejną i na jaką kwotę i dlaczego tak, a nie inaczej. W związku z tym, patrząc z tej perspektywy, wiele osób, które nigdy tego nie robiły, może myśleć, że robienie startupów polega tylko na zbieraniu finansowania. Natomiast jest to tylko element tej gry, jakiś tam fragment, klocek tego wszystkiego, takiej budowli. Natomiast nie jest to cel sam w sobie. I kolejna rzecz, która tutaj jest istotna, która również wczoraj się przewijała, to to, że tak samo jak nie chcemy pracować w pierwszej lepszej firmie, tak samo jak nie chcemy zatrudniać pierwszego lepszego człowieka, który się do nas zgłosi, tak samo też nie wchodzimy w deal z pierwszym lepszym funduszem. I mówię to teraz z perspektywy foundera, z perspektywy osoby, która planuje tworzyć startup, nie wiem, być może już ma startup, tak kogokolwiek, kto zastanawia się nad taką formą pozyskiwania finansowania. Pamiętajcie o tym, że tak samo jak fundusz inwestycyjny będzie Was weryfikował, sprawdzał na różne sposoby, nie tylko od strony produktu, ale też i teamu i różnych przepływów pieniężnych i tego, jaki macie plan na najbliższe 3 lata i tak dalej, tak samo Wy macie obowiązek sprawdzić fundusz inwestycyjny. To, że ktoś do Was przychodzi, Wam mówi, że on chce w Was zainwestować 1 000 000 czy 2 miliony złotych, nie oznacza, że Wy powinniście brać te pieniądze od razu już zajarani, że wygraliście w jakimś konkursie zwanym życiem, bo przeważnie tak to nie wygląda. Często jest tak, że przychodzą fundusze, które operują środkami z tak zwanych programów Bridge Alpha, które mają
jakieś tam swoje korzyści, mają również wiele wad. Są to środki unijne, które gdzieś tam zostawiają ślad po sobie, wymagają od nas uruchomienia prac badawczo-rozwojowych i tak dalej, i tak dalej. Generalnie 1 000 000 zł z Bridge Alpha to są pieniądze, które w 75% pochodzą tak naprawdę z PFR-u, pochodzą ze środków unijnych, pozostałe 25% to jest wkład inwestora, więc de facto inwestor nie wkłada 1 000 000 swoich pieniędzy, tylko 250 tysięcy, pozostałe 750 pochodzi z Unii, co minimalizuje ryzyko tego inwestora. Oczywiście inwestor wam o tym nie powie, inwestor wam powie, że on w was inwestuje 1 000 000, natomiast pamiętajcie o tym, że wszystko należy weryfikować i tak samo jak należy weryfikować to, jakiego rodzaju jest to inwestycja, właśnie czy jest to Bridge Alpha, czy jest to zwykła inwestycja kapitałowa, czy jest to pożyczka konwertowalna, czy jest to cokolwiek innego, ponieważ jest wiele różnych form inwestowania, czy jakby przekazania kapitału do spółki, tak również waszym obowiązkiem jest to, żeby zrobić taki double check funduszu, sprawdzić, kto za nim stoi, co to są za ludzie, jakie mają dokonania, jakie mają porażki, jakie mają startupy w swoim portfolio, porozmawiać z founderami tych startupów i najlepiej nie tylko z tymi, którym się udało, ale również i przede wszystkim z tymi, którym się nie udało. Dowiedzieć się, czy poza otrzymaniem pieniędzy ten fundusz dawał cokolwiek więcej, czy to są tak zwane smart money, czyli jakiś, nie wiem, dostęp do networku, być może też nagranie jakichś kontaktów do jakichś dużych klientów, być może umożliwienie jakichkolwiek innych rzeczy, które dla nas po prostu są poza zasięgiem, czy jest to po prostu na zasadzie masz tutaj mój 1 000 000 i nara i widzimy się za 5 lat. Bo jeżeli jest to ten drugi scenariusz, to ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego typu inwestowania. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych preferencji. My odmówiliśmy naprawdę wielu funduszom tylko i wyłącznie dlatego, funduszem i nie tylko, no inwestorom indywidualnym również, tylko dlatego, że przyszli i powiedzieli, damy wam pieniądze, nie interesuje nas nic więcej, nie pomożemy wam w żaden sposób, po prostu przyjdziemy za jakiś czas i chcemy z tego 1 000 000 wyciągnąć 5 na przykład, czy 10. To nie jest atrakcyjna propozycja, w szczególności jeżeli nie ma się doświadczenia w budowaniu startupów i człowiekowi bardziej od tych pieniędzy zależy również na mentoringu, na networkingu, na dostępie do potencjalnych klientów i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętajcie o tym, żeby oceniać to również z tej perspektywy, żeby sprawdzać, z kim będziecie mieli do czynienia, ponieważ wejście w relacje z funduszem inwestycyjnym to nie jest taka, wiecie, zwykła pożyczka na zasadzie znajomy dał mi 50 tysięcy i teraz a jak tam coś nie wyjdzie, no to najwyżej się poprztykamy. Tutaj już wchodzą w rachubę tak naprawdę zupełnie inne mechanizmy. Jest umowa inwestycyjna, która reguluje bardzo dużo rzeczy i też już teraz nie będę w tym odcinku przechodził przez szczegóły różnych zapisów takich specyficznych, jeśli chodzi o umowy inwestycyjne, bo z tego mogłoby powstać osobny w ogóle osobna seria. Natomiast pamiętajcie o tym, że w relacji, w której macie inwestora na pokładzie, wy jesteście na samym końcu tego łańcucha pokarmowego jako founderzy. Mam tutaj na myśli sytuację, w której na przykład potencjalnie dochodzi do sprzedaży udziałów kiedyś w przyszłości, czy sprzedaży firmy. Najpierw musicie spłacić inwestorów, później musicie spłacić różnego rodzaju inne zobowiązania, a dopiero na samym końcu wy dostajecie resztę tego tortu, o ile w ogóle cokolwiek dla was zostanie, ponieważ było już wiele takich sytuacji, w szczególności na przykład w przypadku spółek, które były przeewaluowane, czyli miały zawyżoną wycenę w stosunku do faktycznej wartości, że founderzy zostawali z niczym i budowali swoje startupy przez 5 czy 10 lat i później przy sprzedaży, przy exicie się okazywało, że nie dostawali żadnych pieniędzy, tak naprawdę po prostu dostawali posadę w firmie, która kupiła ich startup, czyli de facto z roli foundera, który miał się spieniężyć i zarobić na tym jakieś 1 000 000, stali się po prostu pracownikami u nowego właściciela. Czy to jest atrakcyjna perspektywa? Nie wiem. Każdy niech oceni według własnych potrzeb. Dla mnie osobiście nie jest to nic atrakcyjnego i nie uważam, żeby to miało sens. No i ostatnia kwestia właśnie, którą tutaj chciałem poruszyć, to jest właśnie element związany z tym exitem mitycznym, ze sprzedażą firmy, ze sprzedażą udziałów. Pamiętajcie o tym, że inwestowanie jakiekolwiek, no ale VC również, jest formą długoterminową. To nie jest tak, że ktokolwiek się tu będzie bawił w spekulacje, że właśnie to, co mówiłem wcześniej, że dzisiaj wam daję kasę, a za pół roku postanawia się spieniężyć, bo nie o to w tym chodzi. W pół roku nie da się osiągnąć jakiegokolwiek rezultatu namacalnego. To nie jest spekulacja na Bitcoinie, gdzie dzisiaj kupujesz za, nie wiem, 40 tysięcy dolarów Bitcoina, a za 3 tygodnie sprzedajesz za 75, tylko dlatego, że na chwilę skoczył, bo Elon coś napisał na Twitterze. To nie jest inwestowanie. Tego typu działania to jest czysta spekulacja i hazard. To nie jest coś, co ma jakiekolwiek znamiona powtarzalności. To nie jest element strategiczny. Także
przy inwestowaniu w startupy działa ta sama zasada. I to, że ktoś wam dał pieniądze, nie oznacza, że wy za rok możecie sprzedać tą firmę. Znaczy, potencjalnie możecie, natomiast ani wy na tym nie zarobicie, ani inwestor na tym nie zarobi. A co do zasady, pamiętajcie o tym, że to jest bardzo hermetyczne środowisko. Jeżeli odwalicie jakiś dziwny numer, postanowicie zagrać nie fair wobec inwestora, oszukać go w jakikolwiek sposób, czy po prostu swoimi działaniami doprowadzicie do bardzo niekorzystnych jakichś tam warunków, na których będzie sfinalizowana wasza przygoda, no to istnieje bardzo duża szansa, że ten smród się tak za wami rozejdzie, że już na tym rynku będzie wam ciężko jakkolwiek robić kolejne przedsięwzięcia we współpracy z kolejnymi funduszami inwestycyjnymi. To samo oczywiście działa w drugą stronę. Warto weryfikować właśnie te fundusze inwestycyjne, tak jak mówiłem poprzednio, pod kątem tego, czy przypadkiem nie stoją za nim ludzie, którzy też mają swoje za uszami. Pamiętajcie o tym, że to, że ktoś robi fundusz inwestycyjny, nie oznacza, że on jest jakimś wielkim guru biznesu z super dokonaniami i człowiekiem, który wie, na czym to polega. Często jest tak, że takie fundusze są zbierane właśnie z jakichś środków unijnych, tylko po to, żeby wydawać kasę i teoretycznie liczyć na to, że się coś uda, a odpowiedzialność jest zupełnie na innym poziomie, w związku z tym, że to jest kasa unijna, niż w sytuacji, w której są to pieniądze również od prywatnych inwestorów. Także należy o tym pamiętać, należy pamiętać o tym, że własna reputacja, etyka i moralność moim zdaniem są dużo ważniejsze niż to, że ktoś przyjdzie i wam powie, że da, nie wiem, 10% więcej kasy. Tak? Bo to nie są zawody, że kto da więcej, to nie jest licytacja, w której ktoś powie daje milion, a ktoś inny powie, a to ja dam 1 100 000 i ty stwierdzasz, dobra, to biorę 1 100 000, bo to 100 tysięcy nie zmienia realnie twojej sytuacji prawdopodobnie, a może spowodować, że wejdziesz w deal na kilka lat, który bardzo mocno utrudni ci życie, bądź nawet będziesz mieć problem z tym, żeby się pozbyć takiego inwestora ze spółki, ponieważ raz oddane udziały ciężko jest odzyskać tak po prostu, a udziały to nie są ciasteczka, którymi można częstować innych. Pamiętajcie o tym, że udziały trzeba bardzo rozsądnie z głową rozdysponowywać, nie wpuszczać byle kogo tylko dlatego, że machnął kasą, tylko dlatego, że przed zwaliską pieniędzy. To też powinno wynikać z jakiejś strategii. I ostatnia właśnie rzecz już w tym kontekście to jest to, że powinniśmy również pamiętać o tym, aby możliwie jak najwolniej się rozwadniać. Mam tutaj na myśli sytuację, w której nie dopuszczamy do zbyt dużego rozwodnienia udziałów, czyli właśnie wpuszczania kolejnych inwestorów za jakieś małe kwoty, tylko po to, żeby nam zabierali te udziały, ponieważ w najgorszym przypadku może się okazać, że już pozostajemy z mniejszościowym pakietem udziału, bo nie mamy pakietu kontrolnego, czyli 51%. Rozdaliśmy ponad połowę udziału w spółce, de facto tracimy motywację, bo to już przestaje być nasza firma i nie my nią sterujemy, nie my mamy pełną decyzyjność, a jednocześnie może się okazać, że właśnie za rozdanie ponad połowy firmy przyjęliśmy jakieś śmieszne pieniądze, nie wiem, typu 2-3 miliony, tak? Robiąc startup, nie powinniśmy się skupiać na takich właśnie orzeszkach, tylko raczej na jakiejś wizji końca, celu, do którego dążymy. 1 000 000, 2 000, 3 000 000 to nie są pieniądze, dla których warto zaprzepaścić jakieś swoje wartości i szanse. Mimo tego, że prywatnie to może się wydawać dużo pieniędzy, no to pamiętajcie o tym, że nie robi się tego po to, żeby zarobić na tym 2 miliony. W szczególności, jeżeli mówimy tutaj jeszcze o sytuacji, w której możemy sobie popsuć reputację albo po prostu no, znacznie utrudnić funkcjonowanie i stać się pracownikiem we własnej już byłej firmie. Także nie warto dążyć do tego, żeby pozyskiwać finansowanie za wszelką cenę. Nie warto dążyć do tego, żeby pozyskiwać możliwie jak najwięcej inwestorów tylko i wyłącznie dlatego, że nam się wydaje, że to nam pomoże. Bo to, że tu weźmiemy 1 000 000, tam weźmiemy 200 tysięcy, tu weźmiemy od jakiegoś anioła biznesu 50 tysięcy, a tu jeszcze coś gdzieś dodatkowo, może spowodować właśnie, że rozdamy nagle, nie wiem, 35% naszych udziałów w zamian za niedużą kwotę i jak przyjdzie co do czego i sięgniemy po rozum do głowy i pójdziemy do funduszu inwestycyjnego, fundusz spojrzy w cap table, czyli tą strukturę udziałową i powie, że nie, to nie ma prawa zadziałać, to jest za duże ryzyko, nie inwestujemy. Za dużo, drogi founderze, rozdałeś swoich udziałów za bezcen, nie ma to sensu, twoja spółka przestaje być jakkolwiek inwestowalna. Także to są takie, wydaje mi się, jedne z najważniejszych elementów,
tak jak wspomniałem, o VC można byłoby tutaj jeszcze mówić przez kolejne godziny. Nie chcę, żeby ten odcinek trwał zbyt długo i tak tutaj już widzę, że to będzie około 20 minut na całość. Także, tak jak wspominałem na początku dzisiejszego vloga, jeżeli chcecie więcej tego typu treści właśnie związanych z różnymi formami pozyskiwania finansowania, nie tylko VC, albo też jeżeli będziecie chcieli rozszerzyć różne zagadnienia związane z VC, z umowami inwestycyjnymi, dajcie znać, zostawcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło, a jednocześnie też dajcie znać w komentarzu, czy to jest coś, co Was interesuje, jeśli tak, to co dokładnie. Także tak, życzę Wam udanej niedzieli. Do usłyszenia jutro i dzięki za Wasz czas. Hej!